Jeżeli znudziły ci się gry, które masz, a na nowe brakuje ci hajsu, wbijaj na keydrop.pl. Tutaj możesz zdobyć najlepsze gry za grosze. Odbierz darmowe 2 złote. Kod promocyjny w opisie. I przy okazji wbijacie też na kanał Etical TV. Myślę, że tam się pojawiają bardzo ciekawe filmy, a nawet się pojawiają, już jest pierwszy filmik, więc wbijajcie, subskrybujcie, a teraz intro. Cześć, siemanko, z tej strony Hellcat i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Good Game Empire. Powróciłem do tej serii, założyłem, jak widzicie, tutaj nowe konto jest. Hellcat, YouTuber na serwerze Polska 1. Zacząłem grać od nowa, stworzyłem nowe konto, już mam, widzicie, tak zamek rozwinięty. I pomyślałem sobie, dokończymy! Więc teraz dokończamy, właśnie sobie mam jeszcze dwa posteruneczki, 23 poziom. Tutaj co mieliśmy robić? Gospodarstwa na razie we wszystkim. Powróciłem z choroby, jestem zdrów, więc możemy nagrywać. Tutaj mamy bardzo dużo właśnie tego. I zastanawiam się, tutaj przejdzie nam ładnie i w sumie to, jak ktoś nie gra Good Game, albo ktoś gra, ale na razie odpuścił, to jest Inwazja Brimondu, w której popieram ranga Ursydów. Popieram Ursydów. Jest wielkie wydarzenie jako Halloween. Jak ktoś nie widzi, ja już tutaj porobiłem bardzo dużo, bardzo dużo. Więc mój dowódca wygląda, już wam pokazuję. Pokażę wam, jak wróci z ataku, bo przed odcinkiem, jak jeszcze to tutaj atak idzie. Tak, mam tylko tyle wojsko, bo miałem niedobory żywności. Tak, więc to kasujemy. I skupiliśmy się na tym gościu. Nasz sojusz jestem ja z Kubą, moim kolegą, więc... O, jak ktoś chce dołączyć, to Husaria Hellcat. A, i odnośnie jeszcze jednej ważnej bardzo rzeczy. Jeszcze bardzo ważnej rzeczy, którą chciałam wam powiedzieć. Zmiana nazwy kanału. Tak, już kanał się nie nazywa Hellcat VOD, tylko po prostu samo Hellcat, więc... Bo VOD mi aby nie pasował troszkę i musiałem to zmienić. Więc dlatego teraz się będzie nasz kanał nazywał samodzielnie Hellcat. I myślę, że tak wam się przyjmie. Mi też się bardzo przyjęło już. Więc niech tak już zostanie bez zmiany. Muszę jeszcze awatara trochę zmienić. No już bardziej takiego jesiennego, bo miałem letniego. No to musimy teraz mieć na jesień. I tak, mamy tutaj już warsztaty zrobione. Osłon mamy bardzo mało. Więc... Jak mamy zadanie codzienne, to zróbmy. O, 15 losów dostałem za inwazję Berimondu. 9 zginęło, ale nie mam wojska właśnie wręcz, mam tylko właśnie wojska strzeleckie. To jest błąd. I jeszcze mamy werbować w koszarach. Więc werbujmy sobie może 10 zbrojnych. To potrwa godzinę. Cały czas próbuję inaczej nagrywać, więc może być trochę inaczej. Zwiady, dobra. A tak, zwycięstwo na Lwów udało się. Jest dobrze, a w sumie to tak, do tego pana chciałbym przejść. Jemu zrobić zwiad. O, mamy już tutaj wojsko trochę wręcz, więc... Aha! Okej, nie ma wojska, to oczywiście nie dostaniemy chwały żadnej. Ale
Nie atakujmy go na razie, bo nie mamy wojska. Jak znajdziemy wojsko, to stopniowo będziemy go atakować. Zwiady się udały, tak, tak. Mam rangę właśnie, bo atakowałem tego gościa jako nasz sojusz. I wbiliśmy rangi. Więc zadania codzienne. Pewnie zapytacie, skąd mam tyle rubinów. Otóż, gdy były samuraje, bo półtora dnia temu były samuraje, to byłem w czołowej 20 i tam dostawało się chyba 4,5 tysiąca rubinów. Coś takiego i ja byłem właśnie w tym, więc zostałem i kupiłem sobie rubiny. Więc dlatego mam tyle rubinów. I jakby ktoś nie wiedział, to miałem jeszcze więcej, ponieważ mamy piekarnię w zamku głównym. Piekarnię tak czy siak mamy w kamieniu i piekarnię tak samo mamy też w drewnie, więc... A piekarnia kosztuje 650 rubinów, razy 3 sobie to pomnóżcie. To wyjdzie około 2000 rubinów, więc dużo w tą grę włożyłem. Swojej pracy i nie zamierzam już tego odpuścić. Jakby, że ja już będę chciał w to grać. O, tak. Ja już będę jakby chciał w to grać. A jeszcze tutaj mamy tą nagrodę, że byłem w czołowie 50 tak samo. więc... Panie, o, tutaj macie, że... Nie, tu wam nie pokażę. Ale możecie mówić na słowo, że 650 to jest za piekarnię. Więc... Ja was bym chyba nie oszukał, no wiecie, ja tak nie jestem. Będziecie chcieli pewnie zobaczyć, jak jest wykokszony mój dowódca, który zaraz wróci. Tutaj mam legendarne, tutaj mamy takiego pana. Ci nie są słabi. Tutaj mamy trzech kasztelanów. Słabi są oni. A w sumie to... Czemu ja jeszcze tego nie zamieniłem? No dlaczego ja tego jeszcze nie narobiłem, no? Ludzie, szanujmy się. No dlaczego ja jeszcze nie zamieniłem tych broni? Nie wiem, ale teraz to zrobiłem. Myślę, na tej serii z Good Game'a... to myślę, że uda nam się... zakończyć... inwazję Berimondu. Tak, myślę, że uda nam się właśnie zakończyć, znaczy, Boże, nie, wydarzenie halloweenowe przed czasem, bo jeszcze dużo jest tego bardzo do roboty. A wiecie, ja chciałbym się postarać trochę w tą gierkę włożyć, więc dlatego ja będę chciał w nią jak najwięcej wkładać. Jeszcze na Hero Zero musimy wejść w sumie. Nagrywam dużo odcinków, bowiem nie było, więc teraz muszę nadrobić. I o ile uda mi się kupić taką jedną grę, to powinien się live'ik pojawić albo w sobotę, albo w niedzielę. O ile to kupię, nie obiecuję wam, ale... Bo to skacze, nie da się tego kupić właśnie tak na raz. To tą grę trzeba jakby znaleźć kogoś, kto to sprzeda. Więc... sabotaż mu zrobimy. Mam trochę tych właśnie przyspieszonych koni, więc... Zobaczcie, co się dzieje w jego zamku. Niby ma ten ogrody, te inne, ale... On jest prawie aktywny. Bo nic nie odpisuje na nasze wiadomości, które mu wysyłamy. Nic, po prostu aby zapadł się pod ziemię i tyle. Aha, mamy samych kuszników i baron jest samymi włócznikami. Jest to plus, więc zaraz... Zaatakujemy go i będziemy mieli 100 rubinków. W sumie to wam pokażę, który pakiet sobie kupiłem. Tych właśnie rubinów. Kupiłem sobie pakiet ten 1500 rubinów za 5 zł, tak. Ten pakiet, ale nie będę tego kupował już przez SMS-a. Dobra, jestem bardzo ciekawy, jak to nagranie wyjdzie. Czy w ogóle uda nam się to nagrać. Te oferty mnie nie jarają. Niby to jest dobre. Ale za dużo jak dla mnie tych rubinów. No plac murszty poziomu pierwszego za 750. Jak dla mnie...
Jeszcze 2 godziny. No trochę tych rubinów jest. O, tutaj misyjka. Jeszcze nie mam niedoborów. Do niedobory jeszcze mam 37 w zapasie, więc jak najbardziej jeszcze może być. Plac Murszty się właśnie zastanawiam, czy kupić to sobie. Dom miejski, nie, dziękuję. Za dom nie będę tyle wydawał pieniędzy. Znaczy serce. Rubinów, Uniwersytet, Kuźnia. A Uniwersytet robi już szybkość badań, o. Plac Murszty, tak, w Werbunku. Właśnie. Mamy jakieś pominięcie czasowe? Mnie to bardzo ciekawi. Mamy godzinkę. 3 godziny by się dało zdjąć na luzie. Ale co z resztą? Mamy jakieś prezenty? Nie mamy. Kubik ma ogólnie taki zamek. Chciałam teraz wszystkim pokazać. Tak, ma rozesiane. Jak dla mnie to trochę bajzel jest, ale nie wnikam. I jeszcze mamy jego posterunek, który wygląda nierozbudowanie. I jeszcze jest... Aha, zajął mi posterunek, który ja sobie zająłem. Spoko, loko. I on nie jest w ogóle rozbudowany, więc... Spoko. Jeszcze mam 4 minutki razem i mogę wam pokazać tego dowód. On ma... To jest stratek. I tutaj ma wszystkie czerwone, bo on jest bardzo dobrym. I tak wygląda reszta. Jeżeli chcecie, żeby... To jest oczywiście moje imię, więc nie oddam. Jeżeli chcecie, żeby te 3 dowódcy jakoś się nazywali, zostawcie suba na kanale, łapęcie w górę i napiszcie jakiś miły komentarz. To jak wybiorę jakiś komentarz, to na dowódcu 4 będzie wasz nick. Tylko pamiętajcie, żeby nie dawać jakiś podług, tylko normalnie ten, bo później się to zrobi, może nie przyjąć, jak będzie na przykład, patrzcie, na przykład HJT i na przykład będzie XD. No to może takiego czegoś nie przyjąć, bo czasami to różnie przyjmuje. Najlepiej, gdyby było jakieś imię, abyście podali, na przykład Mateusz, Kuba. Albo moje oczywiście imię, które już prawie zna, jak ktoś mnie ogląda. Bo na czacie ogólnie się posługujemy właśnie imionami. I takie to jest właśnie koło teraz w Good Game wielkie. I tak dalej, tartak, kup rubiny. Nie wiem, czemu nadal mi się wyświetla to zadanie. No tak, bo jest drugie. Kupiłem raz rubiny, zaliczyło mi i teraz drugi raz. To zadanie chyba nigdy nie zniknie, tak mi się wydaje. Albo zniknie jak się 2 albo 3 razy kupi. A te drwala, zobacz chwałę. Nie ma kogo atakować w pobliżu. Zapraszam znajomych. Konto z Facebookiem. Tutaj zobacz chwałę, ale wieżę ulepszyć. To bym skończył. 30 rubinków zawsze się przyda. Lepsze podniż krew. Co najmniej 11 poziomu. Co nauki. A to jest, który... O, to zaraz sobie zrobimy to. Oczywiście za 2 godzinki. Bo Baron się musi oczywiście zregenerować. Jak ktoś jeszcze nie grał w tą grę i trochę nie kojarzy, więc... Jak coś, to jestem na koordynatach 970 na 768 na serwerze Polska 1. Nie gram na żadnych testowych. W sumie mam konto na testowym, tak samo się nazywam. Ale na testowego już nie wchodzę, na inicjowanym 1 mam konto i też nie wchodzę, ale będę tylko grał teraz na Polska 1 serwerze, więc... Ten odcinek został poświęcony jakby takimi informacjami. Odnośnie mnie, co się działo, co się dzieje z kanałem, więc powracam, jak tutaj Retro Gamer mówił, powracaj, nie kończ kanału i takie tam bardzo miłe komentarze. W sumie to bardzo mnie zamotywowało, żebym jak najszybciej wyszedł z tej choroby i nagrywał dla was odcinki. Więc
Powoli się już zbliżamy do końca. A, jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie. Ja intro dopiero zrobię po 12 odcinkach tych. Bo teraz nie mam czasu, będę nagrywał i wrzucał na filmy. Więc dopiero zajmę się intrem, jak już wszystko nagram, wszystko będzie gotowe. I dopiero się zajmę intrem. I tak samo będę chciał odświeżyć reklamę Etchicel TV. Oraz to intro właśnie, więc jak coś, to będę to odświeżał, więc nie bójcie się i takie: o, twój kanał nazywa się Helka, to ty masz Helka 2 w tym. Spokojnie, ja to zmienię, tylko dajcie mi, bo wiecie, jak ja mam teraz ciężki czas, jeszcze szkoła i te inne. Więc trochę zejdzie na czasie, więc... Więc jednym słowem, kończymy ten odcineczek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba na kanale, łapęcję w górę. No i co? Trzymajcie się i cześć! Pa, pa!